Gabriela Stanik i Saul Lisason w filmie z serii Pory do serca. Odcinek drugi. Pozostały dwa lata. Przyszedłem prosić o rękę pańskiej córki. Co pan tu robi? Co pan sobie wyobraża? Miło mi panią widzieć. A mnie nie. Jest pan błaznem. Niech pan wyjdzie. Kim jest tam pan? Pamiętam to jakiś wariat. No jesteś jeszcze piękniejszy. Widzisz? Poza tym jest bezczelny. Każ go wyrzucić. Uspokój się. Może mu pan to wyjaśnić? Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. A kiedy zobaczyłem pańską córkę, zakochałem się. Proszę o jej rękę i przysięgam, że nigdy niczego jej nie zabraknie. Jestem bogatym człowiekiem. Uczynię ją najszczęśliwszą kobietą świata. Jeśli to żart, to kiepski. Przysięgam, że mówię poważnie. Nie mam ochoty wychodzić za mąż za obcego. Marco Duran do usług. Wyjdzie pan sam, czy mam pana wyrzucić? Możesz mnie stąd wyrzucić, ale nigdy nie znikniesz z mojego serca. Proszę zejść, bo będę musiał zachować się nieuprzejmie. A zatem moja córka nie jest zainteresowana pańską ofertą. Na tę rację pośpieszyłem się. Trzeba to załatwić inaczej. Musimy się poznać. Zapraszam cię na kolację i wtedy to omówimy. Mówiliśmy o tym do znudzenia. Chciałbym przyspieszyć ślub, ale Cielo chce skończyć naukę, a ja nie będę jej w tym przeszkadzał. Na co jej studia? Dasz jej wszystko, czego jej potrzeba. Poza tym ma bogatego ojca. Ona myśli inaczej. Nie może poświęcić czegoś, co jest dla niej takie ważne. Więc nigdy nie zostanę babcią, bo w tym tempie umrę, zanim się tego doczekam. Wybij to sobie z głowy, mamo. Zostaniesz babcią, ale daj nam trochę czasu. Ale tylko trochę. Złościsz się, nie chcesz wyjść za mnie, nie chcesz jeść kolacji. W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Ja nie chcę nigdzie z panem dochodzić. Poza tym mam narzeczonego. Pewnie to nic ważnego. Przeciwnie, niebawem się pobierzemy. Nawet czego nie przemyślisz? Czego? Możliwości poznania mnie. Nie wiem, dlaczego tego słucham. Pańska córka ma temperament. Pan też, panie Duran. Mam nadzieję, że nie uzna pan tego za śmiałość. Jestem szczerym człowiekiem i nie lubię podstępów. Dlatego przyszedłem do pana tak, jak trzeba. Pomylił się pan. Moja córka sama o sobie decyduje. Jeszcze porozmawiamy, Don Nicolas. Miło mi było pana poznać. Wzajemnie. Miłego dnia. Dziękuję. Kiedy tylko zdołam, jadę do stolicy. Uwielbiam to. Nie cierpię tego miasteczka. Oczywiście, gdyby Eliseo nie był burmistrzem, nie zostałbym tu minutę dłużej.
Budzę się. Jesus, wyjdź i nie przeszkadzaj mi. Przepraszam, ale Jesus ma wakacje. No, sama rozumiesz. Oczywiście. Naturalnie. Refugio. Ktoś dzwoni, otwórz. A kiedy jest to śniadanie z dziewczynami? Zawiadom mnie, nie zapomnij. Bo potem nie będziecie mogły liczyć na mnie. Wiesz, jaka jestem. Naprawdę? Potem pogadamy. Dzień dobry, jest Marisa? Nie ma jej. Już wyszła? Dziwne. Proszę mi powiedzieć, że byłam. Dlaczego nie możesz zrozumieć, że moją córkę i ciebie wiele dzieli? Maria Fernanda nie będzie się z tobą zadawać. Czasami lepiej usuń się z jej życia i poszukaj kogoś równego sobie. Panienka wychodzi. Kto to był? Ktoś się pomylił. A ty dokąd? Do Brisa, umówiłyśmy się. No dobrze. Rodzina Montalvo przynajmniej jest godna uwagi. Nie przesadzaj. Na razie. Żal mi ciebie, Dawidzie. Nie tylko pracujesz w wakacje, to jeszcze mi pomagasz. Chodzę to. Przynajmniej tyle mogę zrobić dla ciebie. Zresztą te pudła są ciężkie, a trzeba je zanieść do magazynu. Gdyby nie ty, byłby bałagan w archiwum. Ale obiecaj mi coś. Kiedy skończymy, spotkasz się z siostrą i się zabawicie. Abigail ma swoje przyjaciółki. Chcesz powiedzieć, że taki chłopak nie ma przyjaciół? Nie. Nie o to chodzi. Skończmy to. A już sobie poszedł. Zachowałaś się niegrzecznie. Tato, ten człowiek to kretyn. Spotkałam go w miasteczku i powiedział mi okropne rzeczy. Nie jest stąd. Nie wie, kim jesteś. Nieważne. Powinien mnie szanować, bo jestem kobietą. A nie jestem jego własnością. Nie o to mu chodziło. Ale jaki jest? Bądź wyrozumiała. Nie muszę. Mam nadzieję, że już nigdy więcej go nie zobaczę. Trzeba było widzieć jej minę. Zła jest jeszcze piękniejsza. Nie mogę uwierzyć, że poprosiłem ją o rękę. Co by pomyślał, wariat z siebie? Dobrze się bawiłem. Ale mnie wygoniła. Ma temperament. Jak ktoś dalej pójdzie, wpakujesz się w coś. Tego właśnie chcę, jestem nią zachwycony. Poszalałeś. A potem nie sądzę, żeby chciała się tylko zabawić. Lepiej. Chcę, żeby te oczy widziały tylko mnie. Kiedy się złości, tak ślicznie błyszczą. Bądź ostrożny. Te, które tak patrzą, są najgorsze. Nie ufaj jej. Nie wiem, czego oczekiwać od kobiety. Nie przyjechaliśmy tu na podbój, mój przyjacielu. Rozmawiałem z panem Mendiolą. Jutro pokażę nam ziemię. Nie na pośpiechu. Zostaniemy tu kilka dni. Jak to? Po co? Do czasu, kiedy załatwimy interes. Komuś się to nie spodoba. Meksyk, stolica. Co robisz? Szukam domu. Po co? Mieszkanie jest za małe. Dla nas wystarczy. Po co nam więcej?
Wcale jesteś bystra. Wystarczy dla dwóch siostr, ale nie dla Marka i dla mnie. Potrzebny nam dom. Już ci się doświadczył? Nie, ale niedługo to zrobię. Jestem tego pewna. Nie sądzę. Do tej pory nawet nie wspomniał o sobie. No tak, no dobrze. Odpowiada mu ta sytuacja. Zamknij się. Marko mnie kocha. Boi się zobowiązania, ale już się dopilnuje, żeby to się zmieniło. Jak? To już moja sprawa. Ułatwi mu to. Będzie musiał tylko powiedzieć tak. Nie wiem, jak możesz ukrywać swoje uczucia do Sergio Zambrana. Nie mam wyjścia. Muszę się pilnować, żeby go nie całować i nie rzucić mu się na szyję. Powiedz Cielo, że go kochasz. Niech ci da szansę. A zrobiłabym siostrze czegoś takiego. Ale się kochają i niedługo się pobiorą. Nie chciałabym być na twoim miejscu. Dlaczego zakochałam się w tym samym chłopaku, co moja siostra? To straszne. Tylko nikomu nie mów. Przysięgam. Te tajemnice zabierzemy do grobu. Obiecuję. Abigail, miałaś po mnie pość. Byłam, ale już wyszłaś. Nie zmyślaj. Spytaj mamy, powiedziała mi, że... Co? Nieważne. No. Mów. Jesteśmy przyjaciółkami. Powiedziała, że nie zasługuje na to, żeby być twoją przyjaciółką, bo się różnimy. Cześć, Dawidzie. Już pracujesz dla ratusza? Pomaga mi. Te pudła są bardzo ciężkie. Trzeba było powiedzieć, ktoś by ci pomógł. Robię to z przyjemnością. Nie mam nic innego do roboty. Jesteś taki jak matka, pracowity. Nic coś ważnego? Tak. Zaraz przekażę panu wszystkie wiadomości. Twoja mama jest najlepszą sekretarką świata. Dbają ją. Jesteście przyjaznymi, prawda? To widać. Co podać? Fausto Dousu, właściciel tej tawerny. Dziękuję, Fausto. Nazywam się Marco Durana, to Lazaro Robledo. Proszę nam przynieść coś, co jest typowe dla tej okolicy. I dwa zimne piwa. Mamy danie z krewetek pelcelizat. Nie będzie. Chwileczkę. Wie pan rodziny Montalvo? Pewnie. To najlepsza rodzina w okolicy. Jeśli można spytać, czym jest narzeczony córki pana Montalva, Marii del Cielo? Doktor Sergio Zambrano. Chce go pan poznać? Niedaleko stąd ma klinikę. Nie, Fausto. Ale dobrze jest coś wiedzieć o ludziach. Zwłaszcza, że chcemy tu robić interesy. I jeszcze coś. Co z krewetkami? Już podaję. Czyżbyś zamierzał poznać narzeczonego tej kobiety? Jesteś uparty jak osioł. Dobrze jest poznać rywala. Nie zwracaj uwagi na mamę. Poczułam się okropnie, kiedy powiedziała, że nie możemy się przyjaźnić. Już tam nie pójdę. Nie denerwuj się. Na pewno już o tym nie pamięta. Ciągle tylko gada przy telefonie, narzeka na San Carlos. Poza tym to my jesteśmy twoimi przyjaciółkami, nie ona. Nie przejmujecie się, że nie mam pieniędzy i ojca? Oczywiście, że nie. Ja mam ojca i matkę, ale na co mi oni? Mama nie zwraca na mnie uwagi, a papa myśli tylko o pracy. Dziękuję, że nie przeszkadza wam, że nie mam pieniędzy. Ty też nie powinnaś się tym przejmować. Masz wspaniałą matkę i nie potrzebujesz ojca. Sama widzisz.
Co się stało? Przebiegłem po forsę. Chcę się umówić z Brysą. Oczywiście. Musisz jej zaimponować. Wtedyś mi się odpłacisz, zwłaszcza jeśli będziesz inwestował w Brysę. Czy nasz związek już się rozwija? Ona szaleje za mną. Naprawdę? Wydałeś siebie mnie. Wiesz co? Chciałbym, żebyś skończył z tobą i ożenił się z Brysą. To małżeństwo uratuje rodzinę. Pracuję nad tym. Daj mi pieniądze, a ja załatwię resztę. René umówił się na dzisiaj z Brysą? Chyba tak. Jeszcze nie są narzeczonymi? No. Nigdy nie będą. Czemu tak mówisz? Tak, tylko powiedziałam. To takie skomplikowane. Tobie podoba się René, René podoba się Brysa, a Brysie... Co? Brysie nikt się nie podoba. To nieprawda. Opowiadaj. Znasz moją tajemnicę. Wyznałam ci, że podoba mi się René. Powiedz, czy jej się podoba ktoś inny. Muszę to wiedzieć. Powiem ci tylko tyle, że Brysa nigdy nie zwiąże się z René. Dziękuję, nie wyjdzie. Doktor Sergio Zambrano? Do usług. W czym mogę panu pomóc? Źle się pan czuje? Nie, świetnie. Więc? Chciałbym pana poznać, doktorze. Nie rozumiem. Po co? Zawsze dobrze jest znać lekarza. Marco Duran. Miło mi. Jeśli nie potrzebuje pan moich usług, to pacjenci czekają. Oczywiście, przepraszam. Miło było pana poznać. Wcześniej wróciłeś? Jeszcze nie ma obiadu. Nieważne. Mam sporo pracy. Będę w gabinecie. Nie zdarzyło się nic dziwnego. Siada jest w domu? Nie, miała zjeść obiad z Serhiem. Czemu pytasz? Zdarzyło się coś zabawnego. Zabawnego? Z Meksyku przyjechał pewien człowiek, Marco Duran, i poprosił mnie o rękę Maryi del Cielo. Skąd ją zna? Nie zna jej. Zobaczył ją i to wystarczyło. To jakiś wariat. Chyba też tak powiedziała. Będę w gabinecie. Pan księdza słucha. Niech ojciec ją przekona, że nie ma na co czekać. Już dawno powinni się pobrać. A co to odkładać? Niczego nie obiecuję, ale porozmawiam z Cielą. Skąd ten pośpiech? Coś mi mówi, że nie zostało mi wiele czasu. Nie będę spokojny, dopóki Sergio się nie ożeni i nie będzie miał dzieci. Proszę mi pomóc. Jeśli Cielo wyjedzie na studia, kto wie, co się zdarzy. Wszystko w porządku z panem Morrisonem? Tak. Powiedział coś o Las Vegas? Umowa jest gotowa. Świetnie. Przygotuj się, bo zaczynamy występ w kabarecie. Jestem zmęczona. Mogłoby mnie iść? Nawet nie ma. Odnosimy sukces. Nie mam ochoty tracić zysków. Nie spełniłeś żadnej obietnicy. Przysięgałeś, że kiedy będę miała pieniądze, wrócę po dzieci. Byłeś taka naiwna. Wierzyłam w twoją miłość, obietnicę, a to było jedno wielkie kłamstwo. Nabrałaś się. Teraz należysz do mnie. Mogę zrobić z tobą, co zechcę. Nie narzekaj i przygotuj się, bo musisz zamaskować te zmarszczki.
To moja kara. Za to, że opuściłem dzieci. Idziemy na plażę? Zapraszam cię. Fernanda i Abigail są u mnie. Ty też zapraszasz? Nie mam wyjścia. Jesteś miły. Idę po nie. Zaraz wrócę. Nie cierpię, kiedy tego słuchasz. Nie słyszałem, że wszedłeś. To oczywiste, bo zaprzątasz sobie głowę tymi głupotami. Lubię poezję. Nie musisz mi o tym przypominać. Wiele razy ci powtarzałem, że na nic ci się to nie przyda. Będziesz biedakiem. Powinieneś poszukać kogoś, kto wyciągnie z biedy. Kiedy mama mówi, że chce naszego ślubu, nie wiem, co powiedzieć. Też bym chciał, żebyś została moją żoną, kochany. Mam szczęście. Jesteś cudownym darem od życia. Ja też pragnę zostać twoją żoną. Kocham cię. Chcę też mieć dyplom, ale nie chcę się z tobą rozstać. Chciałbym, żebyś tego żałowała. Najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi. Kocham cię, Sia. Nigdy o tym nie zapomnij. Jest późno, a my nawet nie zamówiliśmy. Wiem coś szybkiego. Mam dużo pacjentów. Dziś rano był u mnie dziwny facet. Wszedł do gabinetu i powiedział, że nie jest chora, ale chce mnie poznać. Obejrzał mnie i poszedł sobie. Znasz go? Nigdy go nie widziałem. Powiedział, że jest przyjezdnym. Nazywa się Marco Duran. Jakąś śmiał. Co ty mówisz? O co ci chodzi? Nieważne. Nie martw się. Zamówimy coś? Nie chcę. Poplamiłeś mnie. Nie martw się. Nie podoba się jej. Jest kobietką. Nic nie ma. Zagramy? Dobrze. Jeżeli się zgodzisz, zostań moją narzeczoną. Nie wiem. Nie nalegaj. Nie rozumiesz, że wiele dziewczyn chciałoby być na twoim miejscu? A ja jestem z tobą. Obiecuję, że to przemyślę. Ildo, połącz mnie z panem Higginsem. Co robisz? Sprawdzam, czy nadal przysługują nam ulgi związane z wynajęciem centrum handlowego. Sprzedasz cały pakiet? Tak. I zamierzasz uczcić to przed faktem? Nie zupełnie. Czuję, że będę miał gościa, więc proszę cię, zostaw mnie samego. Dobrze. A na kogo czekasz? Na kobietę mojego życia. Nie rozumiem cię. Pan Higgins? Proszę, co pana sprowadza? Zrobisz tam kawę? W czym mogę pomóc? Mam nowinki. Pan wie, że lubię wszystko wiedzieć. Jestem panu wdzięczny. W ten sposób mogę pomagać innym. O co chodzi? Do miasta przyjechał obcy i ma dużo pieniędzy. Naprawdę? A skąd pan to wie? To widać po tym, jak się zachowuje i jak się ubiera.
Powiedział, że chce robić tu interesy. Nazywa się Marco Duran. Proszę, kochanie. Nie. Jak się masz, Maria del Cielo? Czekałem na ciebie. Moja droga, jesteś punktualna. Jak imprezę wtrąca się pan do mojego życia? Jak pan śmiał nachodzić mojego narzeczonego? Szampan jest zimny. Wypijmy za to, że się poznaliśmy. Nie rozumie pan? Nie chcę nic z panem nic wspólnego. Przyszłam, żeby zabronić panu niepokoić mnie, tym bardziej mojego narzeczonego. Uwielbiam, kiedy się złościsz. Jest pan nieznośny. Dlaczego cię złości, że poznałem twojego narzeczonego? Nie ma pan prawa. Chcę poznać rywala. Milcz. Sergio nie jest pańskim rywalem. To człowiek, dla którego wyjdę za mąż. Nie bądź taka pewna. W życiu mam jedynie pewność. Oczywiście, że wyjdę za Sergio. Nie znasz mnie. Kiedy mnie poznasz, zrozumiesz, że jest pan bezczelny. Jakim prawem nachodzi pan na mojego ojca, narzeczonego i mnie? Nie sądzę, żeby wielbienie ciebie było nachodzeniem. Lubię, kiedy się złościsz. Całe życie mógłbym na ciebie patrzeć. Szkoda, bo nigdy więcej mnie pan nie zobaczy. Słowa nigdy nie ma w moim słowniku. Coś ci powiem. Jesteś dla niego za dobra. Przy tobie on jest nikim. Tak nie szkodzi, już posprzątane. Przyniosę drugą kawę. Nie trzeba. To była krótka wizyta. Przepraszam. To niemożliwe. Marco Duran? To nie może być on. Mówię ci to z doświadczenia. Jesteś zbyt dobra dla tego lekarza. Obłudnik z pana. Niech mnie pan puści. Ja umiem docenić to, co dobre. Nie spocznę, póki nie osiągnę celu. Nie jestem rzeczą. Coś ci powiem. Zawsze osiągam cel, a ty nie będziesz wyjątkiem. Łajdak z pana. Nawet nie spróbujesz szampana? Tak szybko skończyła się wizyta Sereny? Obraziła się i poszła sobie. Iskry się sypały. Co jej powiedziałeś? Prawdę. Że jej narzeczony jest jej niewart. Dlaczego chcesz? Dlaczego niepokoisz tych ludzi? Chcę ją zdobyć. Ten typek nie sięga jej nawet do pięt. A ty tak? Co czytasz? Nawet nie wiesz, jakie wiersze pisze ten człowiek. Posłuchaj. Zakochani żyją dniem, nie potrafią inaczej. Wiedzą, że czas ucieka, ciągle za czymś gonią, czekają, nie spodziewają się niczego, ale czekają, czekają i wiedzą, że nigdy się nie znajdą. Kto to napisał? Jaime Sabines.
Chciałbym pisać tak jak on. Lubisz to, lubisz poezję. Nie mam czasu. Studia pochłaniają mnie bez reszty. Muszę je skończyć, bo to tam mnie zabije. Ja też chciałbym pisać wiersze. A ty jak dawno? Chciałbym napisać coś pięknego. Zajeżdżką. No co tam mierzysz? Tak. W kierunku cielu. Co ci jest? Jestem wściekła. Masz mi wody? Szklankę wody. Nigdy nie widziałam cię takiej wściekłej. Ten typek jest łajdakiem i łobuzem. O czym ty mówisz? To kretynie, który przyjechał do San Carlos. To wariat. Mówisz o tym, który ci się oświadczył? Skąd wiesz? Ojciec mi powiedział. Prosto w twarz rzucił mi, że Sergio nie dorasta mi do pięt. On wtrąca się do mojego życia. To nie do zniesienia. Wydaje mu się, że wie wszystko i wszystko może. Smutno jest kochać kogoś i nie mieć nadziei. Nie zadręczaj się. Trzeba i zwrócić na ciebie uwagę. Sama kocha doktora Sergio Zambrano. Masz rację. Ale znajdziesz tę swoją drugą połowę. A ty, kiedy umówisz się z Fernandą? Nigdy. Wstydzi. Przynajmniej masz u niej jakieś szanse. Jakie? Odmówi i wyśmieje mnie. Obaj jesteśmy beznadziejni. Pan Marco Duran? Nazywam się Liceo Cifuentes i jestem burmistrzem San Carlos. Miło mi. Proszę wyjść. Pan Lazaro Robledo, mój wspólnik i przyjaciel. Miło mi. Chciałbym panów powitać. Dziękuję. Podobno chcą panowie robić te interesy. Zamierzamy tu zainwestować. Mam nadzieję, że nie ma przeszkód. Skądże? Przecież nie. San Carlos chętnie przyjmuje tych, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Dziękujemy. Jak było na plaży? Dobrze się bawiłam z René. Żeby tylko nie narzekał, żebym została jego narzeczoną. Nie chciałabyś? Jest bardzo przystojny. Tak, ale nie. Czyżby podobał ci się inny? Nie, skądże? A ja myślę, że tak. Kocham kogoś nieosiągalnego. Jak to? Kochasz kogoś nieosiągalnego. Kogo? Nie przejmuj się tym. Powiedz mi, bo nigdy niczego przede mną nie ukrywałeś. Uwielbiam Rickiego Martina, dlatego jest nieosiągalny. Tu jesteście. Nie widziałam cię przez cały dzień. Jak się nie wam moja siostrzeczka? Dobrze. Na wakacje? Fajne. Baw się, póki możesz. Opowiedziałaś byś się o twoim wielbicielu? Masz nowego chłopaka? Nie mów mi o tym. To szaleniec, który przyjechał do San Carlos. Chcecie zainwestować w hotel. Miasto ma wiele do zaoferowania turystom i inwestorom. A jak się rozwija przemysł krewetkowy? San Carlos mieszczą się najlepsze firmy w tej branży. Należą do rodziny Montalvo. Już poznałem Don Nicolasa, ale nie resztę rodziny. Don Nicolas ma dwie córki. Starsza to Maria del Cielo, jego prawa ręka. Młodsza to Brisa, jeszcze chodzi do szkoły. Rodzina to od dawna mieszka w San Carlos i cieszy się dużym szacunkiem. Oczywiście mają też dużo pieniędzy. Tak? Nicolas i Maria del Cielo sprawili, że ich firma jest najlepszą w tej okolicy. Cieszę się, że ojciec na co wiedział. Ja w mojej to nie widziałam. Byłem zajęty, ale zawsze o was myślę. Mogą mi tu coś zaproponować do picia? Przyszedłem porozmawiać z Marią del Cielo. Jest w domu? Właśnie wybierałam się do kościoła. Chcę zostawić kilka rzeczy do katechizmu. Potem co zrobisz? Musimy porozmawiać.
pasa algo. ¿Estamos atrás? Con permiso, yo lo veo. No pasa. Doña Adelaide, prosiła, żebym z tobą porozmawiał. Chodzi o ślub z Sergiem. Ojciec wie, dlaczego jeszcze się nie pobraliśmy. Chcę zrobić dyplom. Wiem i nie zamierzam się wtrącać. Martwię się tylko Adelaidą. Obiecałem, że z tobą porozmawiam. Ona nie rozumie, że wolę się uczyć, a nie wychodzić za mąż. Powinnaś najpierw założyć rodzinę, a potem się uczyć. Mogę cię o coś zapytać? Przed księdzem nie mam tajemnic. Wątpisz w swoją miłość do Sergia? Nie. Bardzo go kocham. Jest miłością mojego życia. Cieszę się. Przemyśl to. Małżeństwo nie przeszkodzi ci w nauce. El matrimonio no te va a impedir seguir estudiando. Zostaw to. Przepraszam. Abigail poczuła się okropnie. Przykro mi, ale ona nie jest w twojej sfery. To nie ma nic do rzeczy. Abigail jest taka jak ja czy Brisa. Nie porównuj się do niej. Nie ma nawet ojca. Jej mama owdowiała. Tak twierdzi Raquel. Tu przyjechała bez męża. Mnie to nie obchodzi. Abigail jest moją przyjaciółką, więc traktuj ją dobrze. Nigdy nie proś mnie o to. Robię to dla twojego dobra. Nie zamierzam jej tu gościć. Robię to dla ciebie. Nie wiem, dlaczego René nie ma dość chodzenia za Brisą. Czemu tak mówisz? Bo codziennie prosi ją, żeby została jego narzeczoną, a ona odmawia. Dzisiaj było to samo. Oparty osiągnie tyle. W końcu się zgodzi. Brisa kocha innego. To dobrze, bo nie lubię René. Zarozumielec. A kogo kocha Brisa? To tajemnica. Powiedz, to nasza tajemnica. A tobie ktoś się podoba? Nie mam. Chłopaki z miasteczka są głupi. Ja też tu mieszkam. Kochanie, myślałam, że jesteś w Meksyku. Tęsknię za tobą. Prędko nie wrócę. Muszę zostać tu kilka dni. Po co? To miała być krótka podróż. Zdarzyło się coś nieprzewidzianego. Chodź to szybko. Chcę być z tobą. Tęsknij ze mną, za moimi pocałunkami i pieszczotami. Nie zaczynaj, Mirandę. Wiesz, że to mnie wkurza. Kochanie, nie mogę żyć bez ciebie. Noce są takie długie. Potrzebuję cię. Mogę? Zejdź. Co ci jest? Jesteś smutna. To nic, jestem zmęczona. Powinienem pracować za ciebie. Nie mów tak. Nauka jest najważniejsza. Przykro mi, że ty sama utrzymujesz ten dom. Robię to z przyjemnością. Nie dręcz się. Ty i twoja siostra jesteście moimi skarbami. Połóż się już. Dobranoc. Niech cię Bóg błogosławi. Dlaczego moje koleżanki są takie zakochane? A ja nie znam mężczyzny swojego życia. Witaj, kochany.
Długo cię nie było. Przepraszam, miałem dużo pacjentów. No dobrze. Napijesz się czegoś? Nie. Chcę być z tobą. Jak ci dziś poszło? Dziwnie, ale dobrze. Dziwnie? Dlaczego? Nieważne. Nie martw się. Był to ojciec z pensjonu. Twoja mama go przysłała. Już wiem, o co chodzi. Przemyślałem to i nie musimy dłużej czekać. Powierzmy się, a potem skończę studia. Mówisz poważnie? Może razem się pouczymy. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Pobierzemy się pod koniec roku? Dobrze. Im szybciej, tym lepiej. Błogosławieni niech będą mama i ojciec pensjonu. Pan Duran ma dużo pieniędzy. Skąd wiesz? Nie ma wątpliwości. Mają dwa apartamenty w hotelu San Carlos i kupuje teren Mendioli. Chcę wybudować luksusowy hotel. Bądź spokojny. Jego przyjaźń ci się przyda. Tak myślę. San Carlos korzysta na tej inwestycji. San Carlos. Myślę o sobie, nie o San Carlos. Ten człowiek na pewno ma przyjaciół w stolicy. Wpływowych ludzi, którzy wyciągną cię stąd. Ty nigdy nie będziesz zadowolona. Powinniśmy sięgać wyżej. Zawsze tak trzeba robić. Dla przyjaźni są ważne. Zaprzyjaźnij się z nim. Dobrze. Dobry wieczór. Tata? Będziesz pierwszy, kto się o tym dowie. Pobieramy się. Ślub pod koniec roku. Gratuluję, tak się cieszę. W końcu się zdecydowaliście. Pan Duran już nie będzie cię niepokoił. Nie powiedziałaś mu? Do San Carlos przyjechał człowiek o nazwisku Durany i poprosił o rękę Marii del Cielo. O czym mówi twój ojciec? O szaleńcu, który odważył się prosić o moją rękę. Nie mówiłam ci, bo to bez znaczenia. Wychodzisz? Idę na spacer. Powodzenia. Wersja polska, IDI Film Studio, na zlecenie TVN. Barbara Włodarek, czytał Janusz Kozioł. Que no viera yo.